Redakcję Arendo.eu wspiera sklep Oleole. Elektronika w internetowej cenie. Arn.eu. Tak jak obiecałem, dziś zajmiemy się testami aplowskich sprzętów z procesorem M1 oraz kart graficznych Radeon. Niestety nie dostaliśmy w łapki ani jednego, ani drugiego, dlatego będziemy polegać na dostępnych, niezależnych testach, a ich wnioski skumulujemy dla Was poniżej. Może najpierw tak kontrowersyjnie Apple M1. I muszę już na samym początku pokornie posypać głowę popiołem, bo okazuje się, że procek jest naprawdę niezły i to pod względami, których się zupełnie nie spodziewałem. Ale o tym zaraz. Szczerze sądziłem, że decyzja jabłka o porzuceniu Intela i architektury x86 jest trochę przedwczesna i nie ma szans, żeby procesor ARM mógł konkurować z i7 czy nawet i9, czyli flagowymi produktami od niebieskich. I byłem w błędzie najwyraźniej. Skupmy się na dwóch benchmarkach, Geekbench i Cinebench. Wiem, że wiele osób nie lubi Geekbencha, dlatego Cinebench dla porównania powinien rozwiać wszelkie wątpliwości. Test w tym pierwszym został przeprowadzony w dwóch trybach, emulowanym x86 oraz natywnym. W tym pierwszym procesor uzyskał 1313 punktów na pojedynczym rdzeniu oraz 5888 w trybie multi, co równa się niemal 80% wydajności w trybie natywnym, gdzie uzyskano 1678 punktów na pojedynczym rdzeniu oraz aż 7433 na multi. Jak to się przekłada na wydajność Maców z Intelami pod maską? Cóż, piorunująco dobrze wręcz. MacBook Air z 2020 wypuszczony z i7-1060NG7 w tym samym teście uzyskał 1133 punkty na pojedynczym rdzeniu i 3048 na multi. Krok wyżej, iMac z 2020 wyposażony w desktopowy i9-10910 na pojedynczym rdzeniu uzyskuje wynik 1246 punktów i dopiero w multi pokonuje wynik M1 uzyskując nieco ponad 9000. It's over 9000! Innymi słowy, i jest to warte szczególnego podkreślenia, M1 nawet emulując programy pisane pod x86 uzyskuje lepszą wydajność od procesorów na architekturze x86. No ale dobra, jeden syntetyczny benchmark wiosny nie czyni. Rzućmy zatem okiem na Cinebench R23. Jedną z pierwszych stron raportujących wydajność M1 był popularny Hexus. I podana wydajność była, no, rozczarowująca. 990 punktów na jednym rdzeniu i nieco ponad 4500 w multi, czyli porównywalnie z mobilnym intelowskim i5 ósmej generacji. To mi przypomniało, że przecież inny aplowski chip mógł się pochwalić taką samą wydajnością, konkretnie A12 Bionic, więc coś mi się tu nie zgadzało. I miałem rację, Hexus niedługo później poinformował, że podane wyniki istotnie nie dotyczyły procesora M1, a A12Z. Prawdziwe wyniki natomiast są dużo, dużo lepsze, choć różnią się nieco w zależności od testera. Pierwsze rezultaty, których zdaje się nikt nie kwestionować, to wyniki twitterowego użytkownika pod nickiem MNLuna48, który na swoim MacBooku Pro uzyskał niecałe 1500 punktów na pojedynczym rdzeniu i 7500 na multi. Dla porównania i7-1165G7, naprawdę dobry procesor, w Cinebench R23 na rdzeniu ma zaledwie 1382 punkty. A teraz patrząc na ludzi porównujących pracę na tym zaskakująco potężnym, a jednocześnie niewiarygodnie mało prądożernym chipie do niesamowicie potężnych maszyn bazujących na Intelu, dochodzę do wniosku, że mamy do czynienia z największą rewolucją, którą pokazał nam Apple od momentu pokazania pierwszego iPhone'a tak naprawdę. I mógłbym tutaj powrzucać ujęcia na konkretnych przykładach, jak nowy chip demoluje niebieskich, jeżeli chodzi o produktywność, ale tych filmików jest w internecie cała masa. Zamiast tego chcę się skupić na dość niespodziewanym, przynajmniej dla mnie, rezultacie, czyli wydajności z integrowanej karty graficznej. Z dostępnych na GFX Bench wyników wychodzi bowiem, że ta zintegrowana grafika o całą milę wyprzedza dedykowane karty graficzne. Jest to co prawda sprzęt, no jakby nie patrzeć, już sprzed dwóch generacji, bo ani GTX 1050 Ti, ani RX 560 to nie są jakieś demony prędkości, umówmy się. Ale parę lat temu były świetnym zakupem dla ludzi chcących rozpocząć swoją przygodę z gamingiem i do dzisiaj pozostają całkiem rozsądnym wyborem dla graczy, którzy chcą się bawić w zwykłym HD. Dość powiedzieć,
że można zakładać, że na jednej i na drugiej da się zagrać w cyberpunka. Patrząc na te wyniki, spodziewałbym się wręcz, że wydajność zintegrowanego układu M1 jest na poziomie gdzieś GTX 1650, normalnej desktopowej karty graficznej, która bez problemu poradzi sobie obecnie z każdą grą dostępną na rynku. I przypominam, mówimy ciągle o Integrze. I zgoda, oczywiście raczej niewiele osób kupuje MacBooki z myślą o grach, ale tak mocny, zintegrowany i dobrze dogadujący się z procesorem chip to ogromna pomoc w pracy kreatywnej, czy mówimy tutaj o obróbce fotowideo, czy nawet o modelowaniu 3D. A skoro wspomnieliśmy o grach, to tak do tego najwyraźniej też się nadaje całkiem dobrze, mimo ograniczonej biblioteki tytułów na jabłuszka. Przykładem niech będzie edytor, który posiadając Maca z 2018 roku z dobrym procesorem i dedykowaną kartą narzeka, że nie jest w stanie grać w zwykłe League of Legends, podczas gdy na M1 w rozdzielczości w okolicy 2K wyciąga solidne 60 FPS. Grubo! Po raz pierwszy w życiu autentycznie żałuję, że raczej w najbliższym czasie nie będę miał okazji położyć swoich łapek na tym sprzęcie, bo wyciągnąłbym z niego co się da w benchmarkach. Dużo większa szansa jest na to, że w moje ręce wpadnie jakiś Radeon na testy, ale póki tego nie zrobił, uzupełnijmy sobie szybko to, co możemy znaleźć u niezależnych recenzentów. W zeszłym tygodniu powiedziałem, że pierwsze wrażenia są takie, że no, nowe Radeony w porównaniu do swoich odpowiedników po stronie Nvidia wypadają bardzo dobrze, jeżeli chodzi o wydajność w grach, a potem RTX włączają DLSS i odjeżdżają w siną dal. I to prawda, ale rozwiniemy to sobie trochę bardziej. Zacznijmy od tego, że jeżeli z jakiegokolwiek powodu planujecie grać z wyłączonym ray tracingiem, to właściwie nie zauważycie różnicy. Polegam tutaj szczególnie na testach przeprowadzonych przez Linusa z Linus Tech Tips. Nawet z włączonym DLSS w tym wypadku różnice są marginalne w rozdzielczościach 1440p i 4K. Powiedziałbym nawet, że karty czerwonych zdają się mieć tutaj lekką przewagę, co może mieć związek z zauważalnie większą ilością VRAMu oraz tak zwanym Infinity Cache. Warto też wziąć pod uwagę, że w przeprowadzonych benchmarkach Linus korzystał z Ryzena 9 5950X, dzięki czemu Radeony miały dostęp do dedykowanej technologii Smart Access Memory, co mogło się przełożyć nawet na 11% wzrost wydajności kart czerwonych w tych testach. Pokusiłbym się zatem o stwierdzenie, że jeżeli nie macie w komputerze Ryzena 5. generacji, to wręcz nie ma sensu kupować Radeona z serii 6000, bo dosłownie ucinacie sobie 5-10% wydajności. Ale przechodząc dalej, z włączonym ray tracingiem wydajność nadal jest podobna, ale już z lekką przewagą po stronie zielonych. A teraz krótko o tym, czym jest DLSS, bo wiele osób zdaje się nie do końca ogarniać, na czym polega killer feature kart zielonych. W dużym uproszczeniu polega to na tym, że karta renderuje obraz np. w 1080p, a następnie dzięki zaawansowanej sztucznej inteligencji Nvidia jest ten obraz upscalowany do 4K. I choć początki były różne, obecnie ta technologia tak wypruła do przodu, że laik nie będzie w stanie powiedzieć, czy dana klatka obrazu przeszła przez DLSS, czy nie, a fachowiec będzie musiał się dobrą chwilę zastanowić, a i tak może się machnąć. Innymi słowy, ciężko znaleźć różnicę na pierwszy rzut oka. Poza tym, że gra jest niewiarygodnie bardziej płynna, bo karta się zwyczajnie nie musi tak męczyć z renderowaniem. I AMD, zapytane dlaczego nie skomentuje swoich wyników w porównaniu z wynikami osiąganymi przy wsparciu DLSS, powiedziało mniej więcej. Że to całe DLSS to w ogóle ściema, liczy się tylko prawidłowy render w natywnej rozdzielczości. Ale jednocześnie AMD pracuje nad swoją odpowiedzią na DLSS, czyli Fidelity FX. Problem w tym, że zieloni mają już parę lat przewagi w tej technologii, a Fidelity FX jest nadal w powijakach. Obecnie jest wspierane przez około 35 gier. Dlatego podtrzymuję to, co powiedziałem w ostatnim materiale, w którym maltretowałem Radeony. Super karty do grania w rozdzielczości 4K, ale jak ktoś chce w tej rozdzielczości grać z włączonym ray tracingiem, to jednak polecam zielonych. AMD wykonało bardzo duży krok technologiczny i myślę, że porównywanie serii 6000 do przełomu równego Ryzenom jest całkiem uzasadnione. Ale surowa moc to nie wszystko. Teraz pora wziąć się ostro za software, bo bez tego Nvidia znowu technologicznie ucieknie. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa!